to nastalo, to nie wszyscy mogli wyjechać. Ja pamiętam, jak już na stację nas mieli wieść, bo stacja Holmogórka się nazywała. Takimi ogromne sanie, które traktor ciągnął. I myśmy na te mieli jechać w dzień, ale okazało się, że pociąg nie przyjechał. Więc nocowaliśmy na dworze przy dużym ognisku, to pamiętam, to pamiętam. I na następny dzień z rana zawieźli nas na stację, ładowali do pociągu. A dlaczego nie każdy mógł wyjechać? Ja nie wiem, tam kilka osób zostało. Ale nie mogli, czy nie? Jakąś listę, ja się dziwię, bo mieliśmy na... byliśmy na jakiejś liście, a skąd to się wzięło, to nie wiem. Myśmy wyjechali. Czyli jakaś lista wyjazdowa, tak? Przyjechaliśmy do Almaty, Taszkentu. To koniec 41 czy początek 42? Początek bardzo wcześnie, 42 rok. I przez Kazachstan, tak? Tak, przez Kazachstan do Krasnowodzka. Ale najpierw do Uzbekistanu, tak? Do Taszkentu. Tak, tu byliśmy w Taszkencie, ale to niedługo, w wagonach. Pamiętam, że Wojsko Polskie przynieśli w wiatrach jakieś jedzenie, żeby nas nakarmić. Ale zanim dojechaliśmy w naszym pociągu, ktoś ukradł worek mąki, bo byliśmy głodni. I zdaje się, że mój ojciec nawet nie brał udziału, ale został obdarzony tą mąką, więc aresztowali wszystkich chłopów, wzięli co były w wagonie. I każdy dostał 10 lat za to. I mój ojciec został, a myśmy wyjechali. Czyli ojciec został tam? Został. Odbędnił 10 lat. W 52 roku był w Stawropolu. Później jak Stalin umarł, miał przyjaciela Żyda, który mówi do ojca, mówi: słuchaj, ty Polak jesteś, napisz do ambasady polskiej w Moskwie. I ojciec to zrobił i oni wystawili paszport i pozwolili ojcu jechać do Polski. W 56 roku ojciec przyjechał do Polski, do siostry, do Wąsosza. Po 16 latach? Tak. A my, to był ojca, a myśmy do Krasnowodzka nas przywieźli, na statek wladowali i do Pochlebi. Ile trwała ta podróż? Statkiem? Nie, z tego posiłka. To dosyć, bo to wie pan, tysiące kilometrów, tygodnie. Kilka osób, z którymi rozmawiałem, mówiło, że ta podróż, kiedy już byliście wolni, czyli ta podróż z posiołka tam do, że ona była wręcz gorsza od tej, kiedy was wywożono. Tak, to było tak, bo oni umijali już Moskwę, umijali, bo to było do Almaty, Taszkentu, stało z Archangelska, to było kawał drogi. I później jak w tym Krasnowodzku na statek. Ten statek to było okropne. Dali nam śledzie, wody nie było. Ludzie pochorowali, żołądki i ustępów brakowało. To tak każdy za burtę, prawda? To tak nieprzyjemne to było. A czy jeszcze tam po drodze w Uzbekistanie gdzieś stawaliście na dłużej, czy to tylko w wagonie? Nie, już jechaliśmy. Było, że czekali tam parę godzin czy pół dnia, ale normalnie, cała normalna droga była już. Podczas tej podróży pociągiem dużo ludzi chorowało? Nie pamiętam tego, bo to w pociągach byliśmy, to... Ale wiem, że słabi wszyscy, bo to wyciory i tam po całych górach dojechaliśmy do Basry, do portu. Wsadzili nas na statek,
I stamtąd powieźli nas do Karachi. Indie w ten czas były, teraz Pakistan, tam do Karachi. Tam nawet film jakiś amerykański widziałem. Tam byliśmy miesiąc niedługo. No to był przejściowy ten obóz w Karachi. Tak, to jest przejściowy. Pamięta pan, jak on wyglądał? Nie, na piaskach namioty stały. Piaski pamiętam, bo to ten. Później znowu wladowali nas na statek i powieźli do Mombasy wschodniej Afryki. Stamtąd do Tengeru, największy obóz był polski. Tengeru, koło Aruszy. Mhm. Tam były najlepsze lata, tam chodziłem do szkoły, prawda. Ile czasu pan spędził w Afryce? W Afryce od 42 gdzieś koniec wiosny do 44 początku. Mhm. Bo po 40 tam choć byłem w harcerstwie. Wszyscy, no i chodziliśmy do szkoły. Ja jeszcze ostatni rok zmieniłem i poszedłem do szkoły gimnazjum mechaniczne. Ale zapisałem się do szkoły morskiej. I wywieźli nas do Makindu, gdzie więcej było marynarzy, że tak powiem. Stamtąd tam nawet nas ćwiczyli, mieliśmy czapki, prawda, mieliśmy swoją piosenkę. Pierwszą zwrotkę pamiętam, rok 44, 11 lutego zostałem je wzięty do wojennej floty Ojram. Tam było więcej, to zostało mi w pamięci. I stamtąd znowuż załadowali nas z Mombasy i do Port Said. A proszę jeszcze powiedzieć o tej szkole marynarki, bo przyznam, że ja niewiele o niej wiem. Nie, to, bo wie pan, tam mało był bosman, pełne parę ćwiczeń było, ale niewiele tego było. A bo ze szkoły kadeckiej, która była w Palestynie, w Barbarze, tam jak dołączyliśmy, to wyjechało ponad 100 kadetów do szkoły do Anglii. Bo ta szkoła była w Anglii, prawda, ten. A ja, kilku nas zrezygnowało, ja myślę, ja nie nadaję się z długimi nogami na marynarza. I zostałem w szkole kadeckiej. Mm-hmm. A proszę jeszcze powiedzieć, ten pobyt w Afryce, jak pan zapamiętał? Takie codzienne życie. Tak, chodziłem z tymi Masajami, prawda. Ja nawet dosyć możliwie mówiłem po kiswahili, jeszcze dotąd trochę pamiętam. Ja pamiętam, jak przyjechaliśmy, to banan kosztował 1 centa, a było 100 centów do szylinga. A 20 szylingów do funta. Także to wszystkie owoce, a melonowce to za darmo wszystko było. Pełno mogłem zrywać i jeść ile chciałem.